Agnieszka Kaczorowska przerywa milczenie po rozstaniu. W jej życiu zaszły ogromne zmiany. To już oficjalne. Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu po rozstaniu z Maciejem Pelą. Od razu miała do przekazania zadziwiające wieści, dotyczące zmian w jej całym życiu. Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie po rozstaniu z mężem. Agnieszka Kaczorowska do tej pory milczała na temat doniesień o jej rozstaniu z mężem Maciejem Pelą. Teraz jednak pojawiła się w studiu DDTVN, gdzie udzieliła wywiadu w programie Mateusza Chłatkiego Mówię Wam. Dziennikarz usiłował sprytnie wydobyć od aktorki informacje na temat statusu jej związku. Odpowiedź gwiazdy klanu była bardzo znacząca. Są takie chwile w życiu i sprawy, które wymagają ciszy. Ja o tę ciszę po prostu proszę. Apeluję o ciszę, bo jak każdy człowiek mam do tego prawo. Nie jestem tylko marką i osobą publiczną. To tyle na ten moment, odpowiedziała Kaczorowska, nie zaprzeczając jednak plotkom. Kiedy Chłatki zapytał ją, czy nie żałuje wystawienia swojej prywatności na widok publiczny, zasugerowała, że fani mogą spodziewać się od niej szerszej odpowiedzi, ale jeszcze nie teraz. Ja niczego nie żałuję w swoim życiu i niczego nie chcę wymazać. Wszystko jest po coś. Nigdy nie chciałabym cofnąć czasu. Nie mam takich myśli. Pewne rzeczy przynoszą ci gorsze dni i gorszy czas. To ma to cię czegoś nauczyć. Niezmiennie będę zapraszała do swojego życia. Myślę, że na wszystko jest odpowiedni moment. O wszystkim mam prawo powiedzieć, kiedy jestem gotowa, podkreśliła Agnieszka. Aktorka nie wstydziła się za to opowiedzieć o całkiem nowym etapie w jej życiu. Te wiadomości mogą być szokiem dla fanów zawsze eleganckiej celebrytki, która niemal zawsze pokazywała się w pieczołowicie wykonanym makijażu i z ułożoną fryzurą. Agnieszka Kaczorowska bez filtra i makijażu. Kaczorowska, grająca w klanie postać Bożenki, w mediach społecznościowych odniosła gigantyczny sukces. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 430 tysięcy osób. Może liczyć na wiele współprac, a jej wizerunek internetowy jest nienaganny. Podobnie jak jej wygląd, piękny makijaż, doskonale ułożona fryzura i kolejne modne stylizacje, to codzienność na profilu Agnieszki. W przeszłości narzekała ona zresztą na trend związany z pokazywaniem całkowitej naturalności w sieci. Tymczasem teraz sama zdecydowała się wystawić na ekstremalne warunki. Zgodziła się pokazać widzom w miejscu, w którym nie było szansy na zjawiskowe kreacje, a nawet na eleganckie ułożenie włosów. W programie będą musiały przełamać swoje lęki i zmierzyć się z zadaniami wymagającymi odwagi, siły czy sprawności fizycznej. Będą musiały budować sojusze, mądrze wybierać liderki i sprytnie eliminować najsłabsze ogniwa. Pokażą się bez instagramowego filtra i cenzury, obiecują producenci w oficjalnym opisie. Nic dziwnego, że Kaczorowska kilkukrotnie odmówiła twórcom, kiedy proponowali jej udział. W końcu się jednak zgodziła. Powiem szczerze, że propozycji nie przyjęłam kilka razy i dopiero po spotkaniu, gdzie przedyskutowaliśmy dokładnie, jak ta edycja będzie wyglądać, kto będzie w niej brał udział, zaczęłam ją rozważać. Przyznaję szczerze, że producenci wraz z reżyserem mnie przekonali,
zaciekawili i zaczęłam widzieć w tym projekcie coś dla siebie naprawdę wartościowego, ogłosiła dzisiaj w wywiadzie dla TVN7. O co dokładnie chodzi? Kaczorowska miała w wakacje okazję bardzo blisko poznać Paulinę Smarzcz i jeszcze kilka osób, których tożsamość jest na razie nieznana. Poniżej ekscytujące szczegóły. Agnieszka Kaczorowska w reality show TVN. Agnieszka Kaczorowska zgodziła się wziąć udział w 2 sezonie programu Królowe Przetrwania TVN7. To format nagrywany w środku dżungli w Tajlandii, a w pierwszej serii mogliśmy obserwować dość kontrowersyjne celebrytki, jak Aneta Glam, Natalia Janoszek, Monika Miller, Klaudia Nieścior, czy Josefinę Kwaśniewska. Prowadzącym jest pięściarz Izu Ugonoch. Waleczne celebrytki będą walczyć o nagrodę pieniężną, 100 tysięcy złotych. W programie Mówię Wam Mateusza Chłatkiego Kaczorowska opowiedziała o swojej przygodzie następująco. Byłyśmy w Tajlandii, to był mój pierwszy raz w Tajlandii. Wiele rzeczy się wydarzyło po raz pierwszy w moim życiu podczas kręcenia tego programu i było to absolutnym wyjściem z mojej strefy komfortu. I zresztą z takim celem tam pojechałam. Bardzo bałam się tego formatu, ponieważ nigdy nie brałam udziału w żadnym reality. Jesteśmy pod obstrzałem kamer 24 godziny na dobę. Jesteśmy cały czas podłączeni pod mikroporty, więc tak naprawdę nie możesz grać, nie możesz udawać, mówiła aktorka. Chwilę później Agnieszka ogłosiła te wieści w sieci. Kochani, to już oficjalne. Mówiliśmy dzisiaj w programie Mówię Wam, że jestem uczestniczką 2 edycji programu Królowa Przetrwania, którego emisja będzie za jakiś czas na TVN7 i platformie Maximum. To była niesamowita przygoda, którą przeżyłam w sierpniu. Dużo się działo. Będę na bieżąco trochę Wam opowiadać w miarę możliwości. No i oczywiście już teraz zapraszamy Was do oglądania, mówiła z uśmiechem. Okazuje się, że program miał ogromny wpływ na jej życie także po zakończeniu zdjęć. Zdradziła, że wiele znajomości, które zaczęły się w dżungli, przetrwało do teraz. Zaskoczyło mnie, że można w tak ekstremalnych warunkach, jakimi jest przebywanie z kimś w dżungli przez 24 godziny na dobę, rzeczywiście stworzyć prawdziwe relacje. Bo powiem szczerze, że myślałam, że to wszystko jest trochę pod program, pod publiczkę i że to się tak nie da w tak krótkim czasie, zżyć się z kimś tak bardzo. Ale przekonałam się na własnej skórze, że po prostu tego typu warunki powodują, że te relacje są bardzo głębokie. Nie mogę powiedzieć z kim najbardziej, utrzymuję kontakt do teraz, redaktor, ale rzeczywiście nawiązałam relacje z dziewczynami, z którymi pewnie, gdyby nie ten program, nigdy bym się nie spotkała, usłyszeliśmy w wywiadzie. Będziecie oglądać 2 sezon Królowych Przetrwania?